To Oskar Kuriata. I Asia Cudziło. Witamy was bardzo serdecznie w naszym celnym podcaście, w którym rozmawiamy o technologiach w telekomunikacji i nie tylko. Naszym dzisiejszym gościem jest Aureliusz Bochniak, który zajmuje się zarządzaniem stacjami bazowymi. Witamy cię, Aureliuszu. Cześć, witam was serdecznie. E, Aureliuszu to na początek, bo tak mamy do ciebie mówić, e, to jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa: powiedz nam, proszę, coś o sobie. Znaczy, wo generalnie wolę jak zwracać się do mnie Aureli? Tak, tak, zwracają się przynajmniej do mnie znajomi. Koleżanki i koledzy, a yy, coś o mnie. No, zespół, jeżeli mówimy o tak jakby yy, profesjonalnie czym się zajmuje, no to zespół, yy, w którym pracuję, yy, zajmuje się no, zarządzaniem, procesami, które zachodzą na stacjach bazowych. Yy, o, dla operatorów komórkowych, bo to także też trzeba zaznaczyć. Dobrze, to ja tylko dopytam jeszcze na początku, yy, iloma stacjami bazowymi zarządzasz? Znaczy. Ty, Zarządzanie stacjami bazowymi to jest znacznie szerszy temat, więc hmm. oczywiście nie jest to proces jednoosobowy. Nad tymi procesami czy tam projektami zajmuje się bardzo wiele osób w ogóle w Polsce, więc ale akurat zespół, w którym ja pracuję, no to zajmuje się zarządzaniem. My bardziej posługujemy się nawet zwrotem obiektami, nie stacjami bazowymi, tak? I jest to 16. Tysięcy, ponad 16 tysięcy obiektów na dzień dzisiejszy, czyli w uproszczeniu, jest to dwie trzecie wszystkich stacji bazowych, które są w całej Polsce. No, czyli też idąc dalej, prawdopodobnie więcej niż co druga stacja, którą widzicie, to jest w jakiś tam sposób na jakiś etapach zarządzana przez zespół, w którym pracuję. I którym zarządzasz? Staram się pomagać. Dobrze. E, to myślę, że zanim e, przejdziemy dalej, to pytanie, myślę, takie podstawowe czyli, co to w ogóle jest stacja bazowa? E, stacja bazowa też e, jest to taki element sieci telekomunikacyjnej w ogóle, który stanowi e, Element pośredni pomiędzy urządzeniem użytkownika. Oczywiście najbardziej kojarzymy urządzenie użytkownika jako sam telefon komórkowy czy smartfon, ale to niekoniecznie. To mogą być także jakieś inne urządzenia, które mają moduł radiowy. Nie wiem, urządzenia telemetryczne, centralki alarmowe, czy zwyczajne moduły dostępu do internetu. I stacja bazowa jest takim elementem w tej sieci który umożliwia komunikację tego urządzenia użytkownika z systemami, które znajdują się w sieci szkieletowej, czyli w samej, w samej sieci telekomunikacyjnej, takiej w uproszczeniu, w szkielecie. Tam są oczywiście centrale telefoniczne, systemy billingowe, inne systemy, sam ten internet jest tam dostarczony z tego szkieletu właśnie do tego urządzenia użytkownika. Okej, okay, bo właśnie kolejne pytanie, które myślę, że może nachodzić, to co to jest ta sieć szkieletowa? W praktyce sieć, sieć szkieletowa jest to zespół elementów sieci telekomunikacyjnej, które spełniają określone funkcje służące do zarządzania tą siecią telekomunikacyjną i świadczenia usług dla, dla klientów. W praktyce, czy w praktyce możemy sobie to wyobrazić jako zespół elementów sieci, które są połączone tym szkieletem zazwyczaj są to połączenia światłowodowe. Mm -hmm. I po całej sieci jest rozsiany ten szkielet. Do tego szkieletu dopięte są właśnie te stacje bazowe, o których rozmawiamy. Czyli dobrze rozumiem, że jak ja mam w, te, w kieszeni telefon komórkowy, to mm -hmm. to jest jakby ostatni krok podróży takiego sygnału? No, ostatni krok to przejść, jest jakby Czasuje się całą jest już... sieć szkieletową, zanim dotrze do telefonu, żebym mógł odebrać, porozmawiać sobie z kimś. Nie. I tak, i nie. To, to zależy, jak, jak zazwyczaj można odpowiedzieć, jeżeli. Yy, yy, ale niektóre funkcje sterujące i zarządzania w tej sieci, umieszczone w tej sieci szkieletowej, będą miały yy, kontrolę nad tą usługą, która jest świadczona dla tego użytkownika. Oczywiście można sobie wyobrazić, nawet są takie systemy radiokomunikacyjne, łoki toki, tak? Kto, gdzie po prostu nie ma żadnej sieci szkieletowej, jest to komunikacja terminal do terminala, ale nie jest to idea sieci komórkowej, gdzie zwyczajnie no, klient ponosi jakieś tam opłaty za to, że określone usługi są dla niego świadczone. Okej, okay, dobra. To wracając delikatnie do tematu naszego dzisiejszego podcastu, jakie są rodzaje stacji bazowych? Możemy powiedzieć no, najpopularniejsze rodzaje, bo tych rodzajów jest oczywiście kilka, i później w każdym z tych rodzajów jest jeszcze kilka może takich mniejszych grup. Ale te najbardziej popularne, no to oczywiście są to wieże. Te wieże mogą być zazwyczaj kratowe albo są to jakieś słupy stalowe i inne, tak, ale wieże te, które widzimy często jedną samochodem na terenach wiejskich, w szczególności gdzieś tam w odległości widać taką wieżę. Oczywiście stacje dachowe, no, popularnie nazywane dachowcami, to tam są takie dwie podgrupy, pewnie jedna do trzech metrów, czyli takie trochę niższe. Są też takie wyższe, czyli maszty de facto na budynkach, to nie są wieże tylko maszty, ale to także stacje dachowe. Jest w sieci, którą akurat my zarządzamy, a zarządzamy usługami w zasadzie dla wszystkich czterech operatorów, a dla dwóch z nich w praktyce całą siecią, całą infrastrukturą pasywną, jeżeli po prostu, która, która jest niejako użyczana czy tam wynajmowana. Broli tak. wybaczy ci przerwę. Infrastruktura pasywna? Wytłumaczysz? Wytłumaczę, jak zadasz pytanie. Co to jest infrastruktura pasywna? A, ja jeszcze dobrze. dodam, że skoro jest infrastruktura pasywna, to zakładamy, że jest infrastruktura aktywna, więc też możesz pewnie jakąś różnicę od razu podać. Dobrze, to już, już tłumaczę. W praktyce są, jest dużo stacji bazowych także na kościołach, czy tam na wieżach kościelnych, dużo jest ich na kominach i na wszystkich innych obiektach, które de facto spełniają wymagania operatora komórkowego, żeby ten sygnał do tego użytkownika końcowego móc zapewnić. Jeżeli mówimy o infrastrukturze aktywnej i pasywnej, to jest to najłatwiejszy podział, który taki może jest intuicyjny dla dla każdej osoby, możemy powiedzieć, że infrastruktura pasywna to jest taka infrastruktura, która de facto nie potrzebuje zasilania w energię elektryczną. Czyli mówimy tutaj o samej konstrukcji, tak? Konstrukcji czy maszcie, czy samej wieży, czy jakiejś konstrukcji wsporczej, łącznie, nie wiem, z jakimś kontenerem, płotem. Dlatego mówimy tutaj bardziej o obiekcie. A na tej infrastrukturze pasywnej są umieszczone aktywne elementy sieci, czyli infrastruktura aktywna. No, infrastruktura aktywna jest zasilana zazwyczaj energią elektryczną. I, no i dzięki tej infrastrukturze aktywnej, a tym najbardziej takim powiedzmy, popularnym elementem sieci, który każdy kojarzy z tej infrastruktury, to są po prostu anteny sektorowe. To to świadczone są usługi telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych. Dobra, to powiedziałeś o antenach, to pytam o rodzaje anten. Mm, rodzaje anten. Anteny mogą być tak naprawdę dwa podstawowe rodzaje, tak, możemy wyróżnić. Wspominałem o antenach sektorowych. Mm -hmm. Anteny sektorowe, jak samej nazwy, one obsługują określony sektor, wysyłając falę elektromagnetyczną, która emitując ten sygnał zapewniają zasięg telefonii komórkowej. W przybliżeniu one wyglądają dla technologii 2G, 3G, 4G. Są to takie podłużne panele, które na pewno każdy z Was kojarzy, więc są to takie podłużne prostokąty. One od kilkudziesięciu centymetrów, tak, nawet do prawie trzech metrów długości, czy tam wysokości. Ale to zależy też na częstotliwościach, na jakich one działają, więc im de facto, im niższe częstotliwości, tym dłuższa ta antena. I taka antena może ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Jeżeli mówimy o technologii 5G, to też wynika ze specyfiki rozwoju sieci telekomunikacyjnej. Tam takie urządzenia nadawczo-odbiorcze są już umieszczone wewnątrz. Ta antena ma po prostu inny kształt. To są takie, powiedzmy, też prostokąty, ale niższe, za to szersze. Tak. A, drugi rodzaj anten. Przepraszam. To yy, drugi rodzaj anten, który już nie służy, ale także na pewno każdy z nas widziało. Nie służy do komunikacji z użytkownikami, tylko służy do komunikacji punkt punkt. Są to anteny radioliniowe. Można sobie je wyobrazić, jak wyobrazić. One wyglądają jak takie troszeczkę jak anteny satelitarne, to znaczy oczywiście inny kształt, ale jak takie talerze, które widać na stacji bazowej i one służą do komunikacji albo już z samą siecią szkieletową, czyli z tym korem. Albo z inną stacją bazową. No mogą być też jako połączenia do jakiegoś klienta biznesowego używane, ale to jest połączenie punkt-punkt i one komunikują się niejako ze sobą, zapewniając transmisję danych. Okej. Okay. Dobrze. To ja w sumie się tak zastanawiam, od czego się zaczyna budowę stacji bazowych? Jak to w ogóle wygląda, jak się podejmuje mhm. decyzję o tym, gdzie taka stacja powstanie, czy są jakieś punkty, to się wcześniej mierzy. No nie wiem, jak w ogóle wygląda mhm. proces budowy stacji bazowej? Znaczy, to, co trzeba na pewno powiedzieć od samego początku. Że sam proces i budowy, i zarządzania stacjami bazowymi, jest to proces dosyć złożony. I w takich procesach uczestniczy wiele różnych zespołów i działów i u operatora komórkowego, i wielu podwykonawców, i wielu specjalistów w różnych najróżniejszych dziedzinach. Ponieważ są to inwestycje dosyć złożone i wymagają po prostu, że na końcu taka stacja bazowa będzie integralnym komponentem sieci. Musi służyć jakimś celom. Więc okay. jeżeli. Mhm. To ja mam tylko pytanie, gdzie jest ten punkt startowy? No punkt startowy jest taki, że już właśnie w tym korze można tak określić, są osoby, które odpowiadają za. Odpowiednią jakość usług świadczonych dla użytkownika końcowego czy dla takiego abonenta. I te osoby, które odpowiadają za tą jakość usług, monitorują, używając oczywiście określonych narzędzi pomiarowych czy tam jakichś systemów, na bieżąco monitorują jakość tych usług, które są świadczone, czyli sprawdzają, już tak mówiąc kolokwialnie i upraszczając. Na przykład, mierzą, jaki odsetek połączeń został zerwany na danym obszarze, albo jaka jest średnia przepływność dostępu do internetu. Tak? Jeżeli mówimy tutaj o, o nowych lokalizacjach, to te osoby wskazują łącznie z, z planistami u operatora komórkowego, takie obszary poszukiwań, że w tym miejscu Pożądana byłaby nowa stacja bazowa. Wtedy, de facto, jak mówimy, że tutaj w tych obiektów w Polsce jest, nie wiem, około 25 tysięcy. Jeżeli mówimy o wszystkich operatorach komórkowych, to, to jest ich naprawdę już bardzo dużo. To jakby sobie tak na mapie wyobrazić, 25 tysięcy kropek, to widać, że te stacje bazowe, szczególnie w miastach, są dosłownie kilkaset metrów. I, a może nawet gęściej. I e, wyznaczany jest taki obszar poszukiwań, i wysyłane są de facto e, osoby, zazwyczaj są to firmy podwykonawcze, my ich nazywamy akwizytorami, którzy szukają dogodnej e, lokalizacji pod umieszczenie takiej nowej stacji bazowej. Okej, okay, to żebym zrozumiała, mamy 25 tysięcy stacji bazowych, około? No nie, e, mówimy o 25 tysiącach obiektów ponieważ stacji bazowych jest o wiele więcej, tak naprawdę metodologii, nawet tam operatorzy zmieniali tę metodologię, jest tak, że więcej chcieli dodawać sobie niejako sztucznie, bardziej lub mniej do liczby tej stacji bazowych. Często na jednym obiekcie znajduje się więcej operatorów, czyli na jednej wieży może wisieć, kolokwialnie mówiąc, może być umieszczona infrastruktura aktywna dwóch operatorów mhm. albo trzech operatorów dwóch operatorów w Polsce w ogóle współdzieli sieć, więc tak naprawdę także nie więc, więc można policzyć, że jedy, każda stacja bazowa to jest. Czy tam każdy obiekt to są de facto dwie stacje bazowe. Okej, okay, czyli obiekt, 25 tysięcy obiektów, na których może być powieszone więcej stacji bazowych. Tak, tak jakby no, no, tak no, powieszone, no, Może znajdować się infrastruktura aktywna stanowiąca samą stację bazową. Tak, więc tych, obiekt, tych stacji bazowych jest na pewno więcej. No powiedzmy 40 tysięcy. Dobra. Tak? To w takim razie. Mówimy teraz o obiektach, około 25 tysięcy obiektów. Mniej więcej. Tak, choć operatora komórkowego oczywiście interesuje stacja bazowa bardziej niż obiekt, ponieważ sam obiekt, jak mówiłem, no nie, nie świadczy usług sam w sobie. Więc okay. w takim obszarze poszukiwań poszukuje się dogodnej lokalizacji pod stację bazową. Jest tam określonych oczywiście wiele parametrów. Planiści u operatora określają, jaka jest pożądana. Yy, wysokość anten, na których będą zamieszczone yy, yy, no te urządzenia aktywne, yy, jakie powinny być to azymuty zespoły, zespoły, zespołów transmisyjnych, yy, będą musiały później, jak taki obiekt zostanie wyznaczony, będzie jakaś tam umowa podpisana, ocenić, czy tak naprawdę yy, jak taki, taką infrastrukturę aktywną damy radę zasilić transmisją danych, jak. Yy, Jaki jest dostęp do drogi publicznej, tak? Bo ponieważ taka sieć komórkowa cały czas żyje, trzeba tam robić najróżniejsze, nie tylko przeglądy, jakieś okresowe, ale także modernizacje, y, zmiany, y, tak jak powstają nowe obiekty albo jakieś po prostu są likwidowane, czy wchodzą nowe technologie, to na tej stacji bazowej cały czas coś się dzieje. Dobra, to ja wrócę do swojego pytania. Jak wygląda proces budowy stacji bazowej i ile trwa? Bo tak w sumie nie dodałam tego, a to może jest istotne. Jak jest wyznaczony taki obszar poszukiwań? Mhm. I, taki, I mamy już. No to w praktyce to, może, to mogą być określone działki, określony obszar na mapie, można sobie wyobrazić, określone adresy nawet budynków. Tak. E, I e, operator pozyska taką lokalizację, czyli yy, pozyska taką lokalizację, czyli będzie miał odpowiednią umowę, która no, um, nada mu formalno-prawną możliwość budowy takiej stacji bazowej, to yy, planiści yy, te, te projektanci w ogóle yy, yy, zaczynają ją projektować w szczegółach Tak. Uwzględniając wszystkie te elementy, o których wcześniej wspominałem, tak, czyli y, jaki będzie sposób zasilania w energię elektryczną, ponieważ stacja bazowa no, musi mieć, po prostu emituje sygnał. Y, I do tego potrzeba jest po prostu energia elektryczna. Więc w takim razie, przy uwzględniając te wszystkie parametry, y, projektant buduje określony projekt, y, takiej stacji bazowej, oczywiście uwzględniając także ten czynnik kosztowy, czyli nie budujemy wieży, która będzie miała 60 metrów wysokości, tam gdzie, nawet jeżeli prawo nam na to pozwoli. Tam, gdzie wystarczy po prostu umieścić antenę na wysokości 40 metrów i yy, ponieważ to ma bardzo duży wpływ na koszt samej inwestycji, a trzeba mieć na uwadze, że, że ten koszt yy, może być czasem bardzo wysoki, w zależności właśnie, czy jest yy, to daleko od drogi, czy blisko od drogi, czy, czy są konieczne jakieś dodatkowe warunki do spełnienia. A co do czasu, to yy, można powiedzieć, bardzo to jest, bardzo to zależy i, i bardzo to jest różne. W szczególności uzyskanie niektórych, bo stacje bazowe możemy podzielić takie, które są realizowane na zgłoszenie, a takie, które są wymagają po prostu określonych zgód i pozwolenia na budowę. I uzyskanie tych wszystkich zgód może trwać nawet kilka lat. Okay. Tak, w zależności od urzędów i od samego procesu administracyjnego, który jest Oczywiście związany. wyprzedziłeś moje pytanie a propos. Chciałem zapytać, co jest najtrudniejszą rzeczą w takim razie, ale to. Czy sama się, że... y, najtrudniejszą rzeczą w budowie stacji bazowych? Czy... Tak, no w tym tak, procesie. Tak, tak, no. W całym procesie i nie dziwi mnie trochę odpowiedź, że uzyskiwanie pozwoleń. Znaczy, najtrudniejszą rzeczą y, w sumie. To jest dosyć złożone pytanie dla, dla kogo i na którym etapie? Bo oczywiście osoba odpowiedzialna za transmisję powie, że najtrudniejszą rzeczą jest pewnie zasilenie tej, tej stacji, nie wiem, podłączenie jej do przewodu światłowodowego. tak czy tamten, Ale osoba odpowiedzialna za jako planista, czy ten powie, że najtrudniejszą rzeczą jest znalezienie odpowiedniego obiektu, tak naprawdę, ponieważ w szczególności w miastach ta infrastruktura jest już często tak gęsto umieszczona, że wielu czy właścicieli czy jakiś tam podmiotów, które zarządzają danymi budynkami, już wielokrotnie było kontaktowanych i, i z jednej strony tutaj trzeba się zmierzyć z tym z tą potrzebą użytkowników. Każdy chce mieć szybki internet, każdy chciałby mieć jakieś super usługi, żeby, te, żeby jego ciągłość usług także była zachowana, tak? A z drugiej strony, a z drugiej strony, no jest zderzenie z rzeczywistością, że na przykład ktoś może nie chcieć stacji bazowej w pobliżu, tak? No to jak znamy, są jakieś tam protesty, takie czy inne, one są dosyć popularne. Dobra to nadal pomęczę. Jeżeli chodzi o ten czas, to chociaż tak średnio jesteś w stanie podać, jakie to średnio, są, czy to jest no, miesiąc, czy to są dwa lata, czy... Nie, no myślę, że taką stację, która nie wymaga żadnych, żadnych pozwoleń, można pewnie teoretycznie w miesiąc wybudować. Oczywiście ona nie będzie taka, mówię o stacji dachowej, bo nie mówimy mhm. tutaj o budowie wieży telekomunikacyjnej, bo tamten proces zdecydowanie będzie dużo dłuższy i będzie mógł trwać pewnie około dwóch lat, tak? A jeżeli mówimy o takiej stacji dachowej, to może być relatywnie krótki okres czasu, ale żeby to była już taka pełna stacja bazowa, która może naprawdę działać, uprośćmy to, komfortowo, no to, no to potrzebne jest podłączenie tej stacji z energią, żeby dostać energię elektryczną, czy tam zasilanie zakładu energetycznego, to także trwa, tak? Więc potrzebne jest podłączenie niezależnym łączem światłowodowym, to także często trwa. Więc, więc, więc tak na szybko podejrzewam, że to mogłoby być dosłownie kilka tygodni, jeżeli tych pozwoleń nie trzeba uzyskiwać tylko na zgłoszenie. Jeżeli trzeba uzyskiwać, no to zdecydowanie powiedzmy dwa lata. Dobra. Jeszcze chciałabym zrozumieć, bo tak, mówisz, że jest już bardzo dużo kropek na mapie mhm. i że tutaj, no, raczej nie mamy problemu z połączeniem, tak, tak myślę. Tylko pytanie, czy. W każdym miejscu, prawie w każdym miejscu, obszarze w Polsce tak sytuacja wygląda, czy jednak jest jeszcze duże pole do popisu i rozwoju? Czy już jesteśmy tak tutaj Nie. napełnieni tymi stanowiskami? Nie, no pole, y, pole do rozwoju jest. Trzeba pamiętać, że y, sieci komórkowe cały czas się rozwijają. Tak. Y, po pierwsze, sytuacja w terenach miejskich, podmiejskich i wiejskich może się różnić. Są różne określone, jeżeli więc trzeba by raczej chyba spojrzeć na każde z tych obszarów osobno. Jeżeli mówimy o obszarach, nazwijmy to wiejskich czy podmiejskich, gdzie można budować takie typowe stacje pokryciowe, czyli tam, gdzie liczba użytkowników potencjalnych jest mniejsza, czyli po prostu jest mniejsza gęstość zaludnienia i interesuje nas pokrycie całkiem stosunkowo dużego obszaru zasięgiem sieci komórkowej. Pamiętajmy, że sieć komórkowa świadczy szereg innych usług, to nie jest tylko dostęp do YouTube'a, tak? ale jest to jednak element taki, infrastruktury, taki krytyczny, gdzie telefon komórkowy jest naprawdę potrzebny, no, 20 milionów połączeń chyba tylko na 112. Miesięcznie, tak? Czyli to jest, to, jest, to jest jednak to są jednak ogromne ilości, więc te osoby de facto potrzebują mieć tego kontaktu. Obojętnie czy, czy jest ten. Także do, do pracy z no teraz tak jakby wiele osób pracuje z domu, no potrzebują tego zasięgu. I, I z mojej perspektywy, jeżeli jest to obszar wiejski, to yy, yy. No, wystarczą pewnie stacje zwyczajne pokryciowe, które zapewnią dobry zasięg wewnątrzbudynkowy i, yy, i tych użytkowników po prostu jest tam mniej. Ale jeżeli mówimy już o obszarach gęsto zaludnionych, gdzie popyt na usługi transmisji danych po prostu rośnie z roku na rok o kilkadziesiąt procent, także te wszystkie serwisy internetowe zwyczajnie konsumują coraz więcej tej transmisji danych w sposób bardzo naturalny, ich zasobożerność po prostu cały czas rośnie, to, to tych stacji bazowych myślę, że będzie coraz więcej i nie ma takiego trendu, żeby operatorzy zmniejszali ilość stacji bazowych. I na pewno przez najbliższe kilka lat tego nie, nie spodziewałbym się. Dobrze. Tak? Tym bardziej, do... że to jest korzystne dla użytkowników. Tak? To znaczy korzystne nie tylko dla użytkowników, ale trzeba pamiętać, że stacje, które są gęściej umieszczone, też nadają znacznie y, słabszym sygnałem, często na wyższych częstotliwościach, więc całe te pola elektromagnetyczne są y, też niższe i y, jest to, y, więc y, poza samym takim wpływem, nazwijmy to wizualnym, to stacja bazowa jest jak najbardziej pożądanym elementem, y, no, w takim powiedzmy, w krajobrazie miejskim. Okej, okay. okay. mnie nurtuje jeszcze jedno pytanie. Mówiłeś, mm -hmm. że są stacje budowane w miastach, są mm -hmm. to z reguły dachowce, są budowane na wsiach, jak mnie mam też w terenie mniej zurbanizowanym, jak przedmieścia. A jak to wygląda na przykład w terenach trudno dostępnych, jak góry? Powiedzmy, to jest taki najprostszy przykład. Teren, do to, to nie muszą być góry, to są wszystkie I... parki narodowe, nie wiem, Kampinowski tak. Park Narodowy, tak. tak? No oczywiście ten zasięg tam jest y, często słabszy, ponieważ są to obszary, gdzie są chronione w taki czy inny sposób, więc uzyskanie zgody po prostu, czy tam we wszystkich pozwoleń na wybudowanie stacji bazowych y, jest utrudnione. No to, to mogą być także jakieś wielkie poligony, tam w Drawsku Pomorskim czy gdzieś. tam. No to, to po prostu ten zasięg jest tam słabszy, no bo wojsko po prostu nie pozwoli, żeby podmiot niezależny wybudował tam stację bazową mhm. i ktoś tam przyjeżdżał co jakiś czas yy, z takich czy innych powodów. Ale yy, i te stacje w, w górach podejrzewam, że także mogą, można powiedzieć, że są to skomplikowane. W szczególności, jeżeli mamy jakieś obszary gęsto zaludnione, yy, nie wiem zakopane, gdzie ten zasięg powinien być dobry, a tak naprawdę dostępność tych dogodnych lokalizacji jest zwyczajnie niewielka. Mhm. Ale, ale no operatorzy niejako muszą radzić sobie z tymi problemami i, i, i budują. Więc ten zasięg nie jest jednolity, nie jest jednorodny, ale jak mówiłem, te osoby, które odpowiadają za jakość usług świadczonych, przecież operatorzy konkurują pomiędzy sobą, między innymi zasięgiem usług, starają się, żeby on był jak najlepszy. Pytanie. Bo ja mam jakieś jeszcze 10 tysięcy. Dobra, to w takim okay. razie <noise> strzelam dalej. E, na samym początku, jak dobrze rozumiem, e, zajmujesz się zarządzaniem sieciami bazowymi i obiektami. Stacjami bazowymi. Stacjami bazowymi. No. Dobra, zarządzanie stacjami bazowymi, e, bardzo to ogólne pojęcie, e, a obstawiam, że kryje mhm. bardzo dużo procesów. I jest to skomplikowane, więc jeżeli możesz nam wytłumaczyć, co to znaczy zarządzać stacjami bazowymi? Znaczy wspominałem już wcześniej, że stacja bazowa de facto jest takim elementem sieci, który no, przysłowiowo żyje, tak? mhm. Czyli zachodzą tam określone procesy, które mogą być cykliczne albo dotyczą określonej potrzeby, która się wydarzyła. No, najprostsze scenariusze można powiedzieć, od samych przeglądów okresowych, ta, tam hmm. infrastruktura aktywna, pasywna, ona po prostu musi działać, musi być bezpieczna dla wszystkich użytkowników, także nie wiem, przechodniów obok, ale także nie powinna stanowić jakiegoś zagrożenia, katastrofy budowlane itd. Tak tak Więc mówimy tutaj, że po pierwsze, ktoś musi o tą infrastrukturę dbać, obojętnie czy sobie wyobrazimy e, koszenie trawy wokół e, płotu przy tej wieży, tak? czy czy y, sprawdzenia po prostu, czy wszystko jest tam w porządku i czy tam rdza albo jakieś tam, nie wiem, ptaki czegoś nie niszczą. Okay. Ale druga sprawa okay. jest taka, poza tak, że, y, że cały czas sieć komórkowa się rozwija, czyli zachodzą kolejne modernizacje, urządzenia są coraz to wymieniane na nowe. Dodawane są nowe systemy, tak? wchodzą zmiany technologiczne, no teraz mówimy rozwija się 5G, no to już jest kolejny system, później będzie kiedyś będzie 6G i tak dalej i tak dalej. Wymieniane są także elementy starsze na nowsze, tak? jeżeli wybudujemy nową stację bazową w pobliżu, to na przykład planiści stwierdzą, że trzeba zmienić azymuty tych istniejących anten sektorowych, żeby nie wiem, troszeczkę je przekręcić tak w inną stronę, ponieważ zasięg jest już inaczej ta sieć jest niejako zaprojektowana przez tych planistów, więc one po prostu powinny inaczej wyglądać. Dobra, to ja się jeszcze zapytam o tę żywotność sieci, żywotność stacji bazowej, bo rozumiem, że żyje, to kiedyś też pewnie i umiera, więc pytanie ile ile taka stacja stacja może funkcjonować dobrze i służyć. Y znaczy, w praktyce myślę, że to jest w zależności, jeżeli będzie utrzymywana oczywiście we właściwym stanie, to spokojnie kilkadziesiąt lat. tak? Wszystko zależy od, także od relacji z wynajmującymi, wydzierżawiającymi nam oczywiście kawałek dachu, czy, czy samą działkę zespół, który pracuje, między innymi zajmuje się dbaniem o te relacje. Tak? operatorzy komórkowi płacą czynsz dzierżawny, czy tam wynajmującym za to, że mają dostęp do taki ten, ale nie zawsze oczywiście, ponieważ w niektórych przypadkach, ale często jest to regulowane na zasadach handlowych. I, i jeżeli warunki są sprzyjające, to taka stacja, wieża może spokojnie stać 50 lat i tam nic się na niej nie będzie działo. Jeżeli, zresztą dzisiaj operatorzy komórkowi mają już ponad 25 lat, mówię o tych trzech najstarszych operatorach. Tak, 90, no, ponad 25 lat. I, i cały czas te wieże z początku stoją, więc stoją i pewnie mają się bardzo dobrze. Dobra, dzięki bardzo. To jeszcze pytanie. Tak, trochę odchodząc od tematu stacji, ale tylko trochę, co dla Ciebie jest najtrudniejsze w Twojej pracy? Bo tak powiedziałeś, że tam jest jeden powie, że trudno mhm. mu z czymś, drugi z tamtym, a pytanie, co dla ciebie jest największym wyzwaniem? Znaczy dla mnie wyzwaniem oczywiście jest to złożone pytanie. Pewnie samym wyzwaniem jest może niezłożoność pojedynczego projektu, ponieważ można, każdy projekt jest niejako ogarniany. Ale jeżeli zespół, w którym pracuję, jest nas kilkadziesiąt osób, i tych, jeżeli ja mówiłem tutaj o kilkunastu tysiącach obiektów, to w praktyce może zachodzić nawet kilkaset tysięcy projektów rocznie w samej takiej stacji bazowej jeżeli mówimy o zarządzaniu y, liczbą kilkuset tysięcy projektów rocznie, obojętnie czy to jest y, na jednej stacji jest modernizacja, na drugiej y, nie wiem, jest y, trzeba podłączyć światłowód, na trzeciej trzeba tylko przekręcić antenę, na czwartej trzeba zrobić jakieś przeglądy okresowe, na piątej się kończy umowa, no i tak dalej i tak dalej. To to y, patrząc na skalę y, na skalę równoległych procesów, które zachodzą, przy tej ilości, przy, przy tej liczbie obiektów, no to jest to dla mnie osobiście jest to trudne, często, ponieważ na jednej stacji dzieją się trzy rzeczy na raz i utrzymanie kontroli, także i utrzymanie satysfakcji, czy tam nie wiem właściciela tej nieruchomości, utrzymanie satysfakcji klientów, dla których my świadczymy usługi, myślę tutaj o operatorach komórkowych utrzymanie satysfakcji nie wiem samej spółki przy zachowaniu jakiejś efektywności finansowej i nie przegapieniu niczego tak jest według mnie dużym wyzwaniem z dużym wyzwaniem i, i jest to trudne, tak? Bo czasem sam się łapie, już nie pamiętam o co chodzi na tej stacji, bo to już, już to, ten, to jest ich tyle, że ktoś mi mówi tam miesiąc temu coś tam pamiętasz, rozmawialiśmy, już nic nie już nie pamiętam i muszę zajrzeć. Okay. Mam oczywiście do, do tego odpowiednie narzędzia. Ale, ale tak z głowy to myślę, że często już te, te, te najbardziej charakterystyczne przypadki, to, czy projekty, no to kojarzymy, ale, ale ja już niektórych takich okay. klasycznych, powtarzających się, to, to zwyczajnie nie kojarzę. Muszę zajrzeć do systemu i zobaczyć, co okay. tam było robione. Dobra, czyli mnogość projektów tak naprawdę i zarządzanie ilością, a nie jakby. Niektóre są po prostu projekty w stylu Mission Impossible, one po prostu same z same siebie są bardzo trudne, tak? Okay. Czyli e, mogę dać jakiś taki e, problem, z którym operator komórkowy może się zmierzyć, a on sam w sobie będzie bardzo trudno rozwiązywalny. Przykładowo teraz akurat mamy lato. Tak, jest jakaś yy, pomieszczenie w wieży kościelnej są umieszczone urządzenia sterujące, nadawcze, odbiorcze. Tam w tej wieży jest zasięg komórkowy na całą wieś. Ale niestety jest tam dach, nie ma tam przewiewu, nie ma tam klimatyzacji bo zwyczajnie te urządzenia tam się przegrzewają, więc mhm. te, jak się przegrzewają, no to obojętnie, obojętnie, wyłączą się, tak, nie działają tak jak powinny, co powoduje, że zapewnienie nawet tam jakiejś klimatyzacji, obiegu powietrza jest zadaniem bardzo trudnym, bo nie wiem, mamy konserwatora zabytków, on nie, nie umożliwia jakichś tam klimatyzatorów na okay. zewnątrz umieszczenia i tak dalej, no i wtedy no, jest to Problem sam w sobie, żeby go rozwiązać, i jak ten problem rozwiązać. A więc niektóre projekty, albo mamy stację bazową, a inwestor zmienia zupełnie plany i mówi: Ten budynek będzie burzony. Przykro mi, nie ma możliwości, żeby tam była stacja bud utrzymana, bo budynek będzie burzony. Mhm. No, to, no to wiadomo, że to są projekty z, z kategorii nierozwiązywalnych. Mhm. Trzeba zwyczajnie szukać nowej stacji bazowej, okay. która będzie gdzieś w pobliżu. Yy, mogła być umieszczona w pobliżu, no bo tutaj nic już z tą stacją bazową niejako nie zrobimy. Okay. Dobrze. Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Aureli za poświęcony czas i za to, że tak dogłębnie wyjaśniłeś nam, o co chodzi w zarządzaniu stacjami, jak i w ich budowie, procesach. Dziękuję bardzo. <laughs> dzięki bardzo dzięki. i dzięki Wam, drodzy widzowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.